Sponsorem wywiadu jest Auto GT Centrum Dealerskie Hyundai. Jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam na rozmowę z Zbigniewem Trzcińskim oraz Justyną Grajek. Witam serdecznie. Dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o historii Sochaczewa. I przechodzę do pierwszego pytania. Związane jest z historią Żydów w Sochaczewie. Czy jest takowa i jaka jest świadomość naszych mieszkańców? Zacznijmy od tego, że żadny z nas nie jest profesjonalnym historykiem. Temat analizujemy sami, amatorsko. A pytanie... Wie pani redaktor, szerokie, tak, ale fajnie by było zacząć od, dajmy na to, ankiety w mieście. Tak pochodzić między młodzieżą, między starszymi ludźmi, popytać, co wiedzą o Żydach w Sochaczewie. No ale rozumiem, nie ma takiej możliwości. Możemy spróbować. To zobaczymy. Może ci starsi, to jeszcze ta świadomość jest, może jest świadomość, natomiast nie wiem, na ile będzie chęć udzielenia odpowiedzi. No właśnie. Mogę wejść w słowo? Proszę bardzo. Jakby bez ankiety mogę coś powiedzieć. No tak, bo tutaj jeśli chodzi o Justynę... Ja pracuję w szkole średniej. Młodzież znana. Z młodzieżą licealną. Tak. I co roku, znaczy co roku, w czwartej klasie, czy przedtem w trzeciej klasie liceum, młodzież omawia lektury związane z czasami współczesnymi, między innymi właśnie Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Kral. Przy okazji pytam uczniów, co wiedzą na temat Żydów, którzy mieszkali w Sochaczewie. I zdecydowana większość dziwi się, a to w Sochaczewie też byli Żydzi? No tak, byli. No to już są ukształtowani właściwie ludzie. Jakby wiedzą, że tak. W Warszawie było getto, niektórzy słyszeli o tym, że były obozy koncentracyjne, że do Treblinki wywożono Żydów. Natomiast nie mają tej świadomości, że w Sochaczewie przed II wojną światową mieszkała bardzo duża grupa Żydów. Przecież Żydzi stanowili... Przed II wojną światową to około 25%, ale to... A jeszcze wcześniej to prawie 80%. Moment, kiedy w XVIII wieku 80% Sochaczewa była tak naprawdę wyznania mojżeszowego. Tej świadomości nie ma. Są zdziwieni, kiedy mówię im, że w Sochaczewie było getto, że getto było tu i tu. Wskazuje im ulicę, tłumaczę, które może od razu udzielimy odpowiedzi, gdzie było getto. To może zostawmy to na ankietę, tak. Na ankietę. Albo na komentarze. Na komentarze. Tłumaczę, że przecież tuż za ogrodzeniem szkoły jest cmentarz żydowski, jest Kirkut. Tak. I też zdecydowana większość nie ma tej świadomości. Jest coś ogrodzone, tam coś jest, ale co to było, co to był ten Kirkut, bo często używa się tego określenia Kirkut, młodzi już nie wiedzą. Kiedy zaczynam mówić, że jeszcze teraz są kamienice, w których mieszkali przed wojną Żydzi, na przykład tu i tu. Podaję przykład z ulicy Staszica. Są zdziwieni. Historia Żydów to jest dla nich historia getta w Warszawie, to jest dla nich ewentualnie lista Schindlera. Tak. To jest pianista. Ach, czyli to są takie raczej filmowe historie. Bardziej, tak, z filmów niż rzetelną wiedzę historyczną. Dlatego kiedy zaczynam im mówić, to wtedy robią, są zaciekawieni. Kiedy jeszcze dopowiadam, że Hanna Kral pisała też o Sochaczewie, bo napisała i o Sochaczewie jeden z reportaży. Znaczy nie tylko o Sochaczewie, ale Sochaczew jest tam jednym z miast, tak, o których piszę. To zwykle jedna ze dwie osoby pytają, czy ta książka jest w bibliotece. Czy można ją przeczytać? Pozostali nie wykazują takiego zainteresowania, bo to jest dla nich jakaś odległa przeszłość. To jest jakaś egzotyka chyba.
A przecież to jest... Właściwie... Tak, my odpowiadamy, tak, proszę Państwa, Żydzi mieszkali w Sochaczewie prawie 600 lat. Mamy jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich na Mazowszu, a być może w całej Polsce. I to cmentarz, na którym przez bardzo długi czas najznamienitsze rodziny żydowskie z Warszawy chowały swoich zmarłych, bo był prestiżowy, można powiedzieć. I nadal je odwiedzają. No. Tak, bo przecież tu jest Abraham. Ten cadyk znany na całą Europę, tak? Tu zjeżdżali do niego uczniowie tak naprawdę z całej Europy. No właśnie, to jest taka historia, taki kobierzec, który się składa z mnóstwa takich małych pętelek, tylko że niestety o tych pętelkach nic nie wiemy. Właściwie niewiele wiemy o samym kobiercu, o tym wszystkim. Bo, okej, pracuje nad tym nasze muzeum, czasami coś pojawia się w lokalnych mediach, ale to jest to wiedza dla tych, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Natomiast w przestrzeni publicznej miasto Sochaczew nadal nie ma na ten temat nic. No, ja muszę powiedzieć, że inne miasta budują na tym pewną historię, tworzą różne wydarzenia. Przykładem są Skierniewice, niedalej jak 3 tygodnie temu odbył się wielki festiwal, który organizowany zresztą przez Urząd Miasta i tamtejsze ośrodki kultury. Bardzo fajne, można było się zapoznać z wieloma aspektami życia. No, już pomijam Łódź, która no, żyje w pewnym okresie. Łódź, czy krakowski Kazimierz, który właściwie swoją renomę zbudował na tej polsko-żydowskiej przeszłości, czy Tykocin na Podlasiu, czy znam takie małe podlaskie miasteczko Sejny, gdzie jest wielka stara synagoga i obok niej Joshiva żydowska szkoła, które zostały jakby zagospodarowane przez niezależny ośrodek kultury. Dzieją się tam wspaniałe rzeczy. Przyjeżdżają muzycy z całej Polski, z całego świata. Dzieją się wspaniałe kulturowe, kulturalne rzeczy. Można, no dobra, Sochaczew nie ma tych zabytków. Nie ma. Został zniszczony w trakcie wojny. Zwłaszcza ta żydowska część. Nie mamy tych zabytków, nie możemy w ten sposób, ale my nie mamy na ulicach nic. Mamy cudem ocalałe miejsce po cmentarzu, właściwie miejsce, bo tam nie ma już nawet macew, jest niewiele. Tak, to do tej historii. Na ten cmentarz nie prowadzi nawet jeden kierunkowskaz, tak naprawdę. Dzisiaj sprawdzałem. No, wiedzą o nim tylko naprawdę ci, którzy bardzo chcą. Tak, tak. Bardzo chcą. Podczas naszych spacerów historycznych z Otwartym Sochaczewem też pokazywaliśmy ludziom różne ciekawe miejsca, również związane z żydowską historią. Byli bardzo zaciekawieni tym tematem i wszyscy mówili, że wiedzą na ten temat naprawdę niewiele. Czyli coś jest tutaj nie tak z wiedzą na temat polsko-żydowskiej historii Sochaczewa, która, przypominam, trwała 600 lat. 600 lat. I jak dużo wiemy o bitwie nad Bzurą. W Sochaczewie trwała 3 dni, w okolicach troszkę dłużej. Ile pamiątek, ile nazw ulic, jak bogata ekspozycja muzealna. Samo muzeum, tak. Ile wiemy o Chopinie, który jest właściwie wpisany w logo miasta. Ma swój park, ma swój pomnik, jest patronem 2 szkół, tak? No nie hotelu. Często. Chopin wyprowadził się z Żelazowej Woli wyprowadził się jego rodzice po 9 miesiącach, tak? Był w Sochaczewie, tak. Z tego co wiem, był raz później. Miał tutaj jakiś koncert. Natomiast... Proszę Państwa, 600 lat polsko-żydowskiej historii. Gdzie to zniknęło? Przepraszam, tak? A propos ulic. Zdaje się, że w 1990 roku pierwsza rada miejska ważny po czas. Wyborach czerwcowych zaproponowała, żeby uliczkę prowadzącą od Trauguta do cmentarza żydowskiego, to jest tak naprawdę kilka domów, króciusieńka tak. Uliczka, nazwać nazwiskiem właśnie Abrahama Borsztajna. No i wówczas odezwali się sochaczewianie z argumentami, no można powiedzieć, śmiesznymi. A po co zmieniać nazwę? A to trudno wymówić. Jakie dziecko będzie umiało powiedzieć, że to jest ulica Abrahama Borsztajna? A kto to był? Zostawmy tak, jak jest. To nie jest Izrael. To nie jest Izrael, Polska, tak? Tam były nawet padły takie słowa. To nie jest Izrael, tu jest Polska. Bardzo przykre. Tak. Szkoda, że się wtedy nie udało.
No jest tak, że właściwie od... Bo byłby jakikolwiek ślad. Od 1945 roku, niezależnie spod jakiego sztandaru partyjnego jest gospodarz na ratuszu, na temat sochaczewskich Żydów milczymy. No. Nie dzieje się nic. Poza, mówię, tym, co dzieje się w muzeum, my to naprawdę znamy i doceniamy, bo w listach od pana burmistrza też otrzymujemy informacje na ten temat. Natomiast my to niezależnie od informacji od pana burmistrza, za które bardzo dziękujemy, znamy, pośledzimy. Okay. No ale to tak, jest to taka grupa, powiedzmy, bardzo zainteresowana. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby to mieszkańcy, każdy mieszkańc, choćby podczas spaceru, mógł mieć okazję zainteresować się tym tematem, też zainteresować się historią miasta. Żeby te ślady były w otwartej przestrzeni miasta. Żeby trafiali na nie ci, którzy dotrą tam bez takiej intencji, bez konieczności odwiedzenia muzeum. Niech nie będzie to wiedza dla wybranych, tylko będzie to taki pierwszy punkt, a kto kogoś zainteresuje bardziej, tak? Zobaczy tablicę, zacznie więcej czytać, dowiadywać się, kupować książki, częściej odwiedzać muzeum, szukając eksponatów, szukając informacji. Judaików i informacji. I taka inicjatywa trafiła do Urzędu Miasta w Sochaczewie. No, takiej inicjatywy byliśmy autorami. Co się zadziało? Rozumiem, że możemy się już cieszyć na datę otwarcia. No, chyba nie. Zagraliśmy w takiego pisemnego ping-ponga, że tak powiem, z ratuszem. Stworzyliśmy pismo, które podpisali nasi zaprzyjaźnieni z nami specjaliści. Paweł Fijałkowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. No, bardzo znana postać, obsługująca. Człowiek, dzięki któremu właściwie to nasze cmentarne miejsce ciągle jest miejscem cmentarnym. Tak. Zbigniew Nosowski z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, profesor Stanisław Krajewski, tak, zresztą żydowskiego pochodzenia, filozof, pracujący na Uniwersytecie Warszawskim i również działający w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów, cieszyli się, że taka inicjatywa powstała. A nam pomysł do głowy przyszedł podczas spacerów, czy może nawet jeszcze troszkę wcześniej, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czy przygotowując się do spacerów, że w innych miastach w Polsce, bo to był kwiecień 2021 roku, więc niedługo będą 2 lata, że w innych miastach organizowane są marsze pamięci, organizowane są w dniu wybuchu powstania w getcie warszawskim dni, w których rozdaje się żonkile, takie symboliczne kwiaty wiążące się. Widzimy to też w telewizjach. Tak, jest to z gettem w Warszawie. I stwierdziliśmy, że w naszej przestrzeni nie ma takiego symbolicznego miejsca, w którym na przykład moglibyśmy się zebrać, czy z którego mógłby ten jakiś marsz pamięci ruszyć. To znaczy miejsce jest, ale ono w świadomości młodszych mieszkańców nie istnieje, bo ci, którzy mają dziadków, Którzy chcieli o tym mówić. Którzy tak, rozmawiali na te tematy, tak jak było u mnie w rodzinie. No to ja wiedziałam i ja się nie dziwiłam, a tu była kamienica taka, tu była kamienica taka, a ten tamto, bo to pamiętała babcia, pamiętali moi wujkowie, czy jeszcze moja mama. No ale skąd taką wiedzę mają czerpać ci, którzy przyjechali na przykład do Sochaczewa i nie mieli przodków żyjących w tym mieście, tak? Czy osoby dużo młodsze? No, ja wyczytałam na choćby w miejskich stronach, że w Sochaczewie jest miejsce w jednym z parków, w których są światła ułożone w gwiazdę i to jest miejsce, w którym możemy szukać tej historii. Generalnie ciężko jest pod nogami, dosłownie pod stopami odnajdywać te znaki, bo przyznam szczerze, że jako redakcja próbowaliśmy to zrobić. My również. Także z góry. Jeśli chodzi o gwiazdę betlejemską, to być może te światła ją przypominają. Gwiazdę betlejemską, myślę, o roślinie. Tak. Natomiast na pewno... Ale to nie... Chyba nie o to chodziło. Nie, to ewidentnie miało przypominać nam...
historię związaną z Żydami w Sochaczewie. Obawiam się, że jedyne gwiazdy Dawida w Sochaczewie to te, które znajdziemy wypisane na murach podczas kibicowskich połajanek. To są jedyne gwiazdy, które znajdziemy w przestrzeni miejskiej. No, widzimy, nie wiem, czy one wynikają z historii. Z nie, raczej chciałbym, żeby tak, z mojego skojarzenia, że ktoś zły, nie wiem, wróg. Tak, no, tak, tak. Zostawmy to. Nie chcemy o tym. Tak. No dobrze. Jest w Sochaczewie miejsce, gdzie znajdowało, gdzie biło serce tak naprawdę żydowskiej, sochaczewskiej społeczności, gdzie były najważniejsze budynki KHU, czyli gminy żydowskiej, gdzie była synagoga. To miejsce wszyscy prawdopodobnie znamy i przechodzimy obok albo przez nie. Tam chcieliśmy umieścić małą, niewielką, niepozorną tablicę. Tak. Nie naruszającą kompletnie infrastruktury tego miejsca, niczego nie psującej. Taki był nasz zamysł. Szybko dość otrzymaliśmy informację, że miasto planuje już pewne wydarzenia, również tablicę, z konkretnie podaną datą. Była konkretnie podana data. Ta data upłynęła pół roku temu. Był 3 lipca 2022 roku. Tak, miał powstać nawet cykl tablic. Myśmy trochę bali się o ich trwałość, o ich... No, ale liczy się jakby też... Tak, na początek. No, ta data minęła, a jako że... Ja wiem, że się przyjęło, że... Politycy, chociaż czy samorządowcy są politykami, no chyba nie powinno tak być, ale okej, okay, że politycy rzucają obietnice, potem ich nie dotrzymują, społeczeństwo uważa to za normalne, no bo tak się przyjęło, mamy taką umowę, powiedzmy. Odpuszczamy, co czasami się z tego pośmiejemy w kabaretach, ale no zawsze się znajdą jacyś wariaci, co to zapiszą, pamiętają i się chcą upomnieć. No myśmy byli tymi wariatami, przypomnieliśmy. Chcieliśmy wziąć udział no właśnie, w wydarzeniu. Bo tak, wakacje minęły, jesień minęła, niedługo pożegnamy się z zimą. Co z tablicą? Przypomnieliśmy się właściwie w momencie, kiedy powinna być ona odsłonięta, tak uważając, że może, nie wiem, informacja o jej odsłonięciu do nas nie dotarła. A co z tablicą? No, otrzymaliśmy... Co myśmy otrzymali za odpowiedź? Była odpowiedź, która zupełnie nie nawiązywała do naszego pytania. Która miała być wmurowana w przestrzeni miasta, ufundowana przez państwa Prymorów, została jednak wmurowana w muzeum, bo zostały zmienione w stosunku do niej plany. A tablice, trzy tablice, które miały upamiętniać, tablice takie upamiętniające informacyjne, które miały stanąć, jedna przy cmentarzu żydowskim, jedna w miejscu, gdzie była synagoga i trzecia w miejscu, gdzie mieściła się tak zwana, no bo to nie była przecież dzielnica żydowska, czyli w parku Chopina, że te trzy tablice no będą sposobem upamiętnienia. Natomiast one nie powstały. Myśmy tak troszkę biorąc temat na klatę, postanowili, rozumiemy, budżet miasta jest ograniczony, urzędnicy mają swoje sprawy, czasy są trudne, weźmiemy to na klatę, stworzyliśmy projekt własnej tablicy, tak jak mówię, niewielkiej, ale trwałej, którą chcieliśmy umieścić w bardzo właściwym miejscu. Postanowiliśmy, że sami zdobędziemy w jakiś sposób pieniądze na sfinansowanie jej wykonania. Stworzyliśmy projekt trzyjęzyczny, polski, angielski, hebrajski. Skonsultowaliśmy go pod kątem historycznym, kulturowym, językowym ze specjalistami, ekspertami naprawdę, zarówno językowymi, jak i w ramach kultury żydowskiej. I złożyliśmy urzędowi konkretną propozycję. Gotowo. Tak. Gotowo. Łącznie z dołączonym projektem. Prosiliśmy tylko o zgodę. Prosiliśmy tylko o udostępnienie miejsca na jej instalację. Chcieliśmy to, powtarzam, sami sfinansować bez, nie wiem jakim sumptem, ale jak parę głów się zbierze, to może coś wymyśli. Na pewno byśmy wymyślili. Wyceniliśmy, nawet mamy wyceny. Mamy wszystko. Potrzebujemy małe miejsce, wyjęcie jednej płyty chodnikowej. Napisaliśmy o tym
Nie wiem, jak odkreślić tą odpowiedź. No, odpowiedź, która właściwie ominęła temat. No, czyli rozumiem, że... Nie, krótko mówiąc, nie dostaliśmy zgody. Właściwie... No, a właśnie, bo o to chciałam zapytać. Nie. Mogła być na dwie drogi, tak bądź nie. Zgody nie ma, jest informacja o tym, że my będziemy robić, kiedy będziemy robić, nie wiadomo kiedy. Mamy śledzić strony urzędu, strony muzeum. Oczywiście śledzimy. Dlaczego? Ja nie wiem. Ja nie wiem skąd to milczenie w tym naszym mieście. Dlaczego? Czego my się boimy? Bo nie rozumiem. Może właśnie jest to te uczucie. Chociaż miejmy nadzieję, tak już kończąc naszą rozmowę, że tablice znajdą swoje miejsce w przestrzeni miasta. Początkowo te obiecane przez Urząd Miasta i ta, o którą wnioskowaliście. Tak, bo jest to tablica... To jest bardzo małe. Tak, w sumie... Naprawdę nie niszczy tej przestrzeni. Tak. Znajdowałaby się w obrębie niedaleko miejsca, w którym stała synagoga. W obrębie tej przestrzeni, tej dzielnicy żydowskiej. Nawiązująca estetycznie do tablicy, która upamiętnia stary ratusz, który był w Sochaczewie. No bo to byłaby tablica właśnie jako płyta chodnikowa. Więc estetyczna. Z krótkim napisem wskazującym właśnie gdzieś tutaj to, że wyświetlone. Społeczność żydowska żyła w Sochaczewie przez lata i że Żydzi zostali z Sochaczewa wywiezieni w celu ich eksterminacji. Tak jest. Więc krótka taka informacja też historyczna, tłumacząca, dlaczego Żydów w Sochaczewie nie ma. Może byłby to dobry początek dla większej informacji w infrastrukturze miejskiej, dla większego zainteresowania tą tematyką i może dla mniejszej ilości tych gwiazd Dawida na murach wysprejowanych. Bo tak mi się przypomniało, w tym roku, tak, w bieżącym roku w Nowym Sączu bodajże, we wrześniu albo w sierpniu, odsłonięto pomnik, na którym jest wymienionych z imienia i nazwiska 12 tysięcy obywateli miasta wywiezionych z Nowego Sącza w 1941 czy 2 roku na zagładę. 12 tysięcy i wymienionych z imienia i nazwiska. To jest spory pomnik i mamy tam ludzi nieliczby. My na sam początek chcieliśmy małą tablicę 50 na 50 centymetrów. Mamy nadzieję, że jednak się uda w nadchodzącym nowym roku. Ja również. Mam już końcówkę roku. Miejmy nadzieję, że początek będzie obfitował w dobre wiadomości, a rozpocznie się właśnie taką, na co bardzo liczymy. Mamy nadzieję, że Urząd Miasta Sochaczew pozytywnie rozpatrzy i wniosek, i same tablice. A my dziękujemy za zaproszenie i wszystkim Państwu życzymy szczęśliwego, dobrego, lepszego nowego roku. Mazel tov. Dużo spokoju. Dziękuję. Dodam na koniec naszej rozmowy, że sponsorem wywiadu jest firma Auto GT Dealer samochodowy marki Hyundai. Kontakt do aplikacji oraz na stronie www.